Drodzy Państwo, to spotkanie dzisiaj to jest kolejne spotkanie z cyklu Obrazy Historii. Już szóste w tym naszym w roku szkolnym, akademickim, ostatnie przed wakacjami. Oglądaliśmy tutaj bardzo różne filmy. Wołyń, oglądaliśmy Niewinne, oglądaliśmy Persona non grata, oglądaliśmy, parę filmów było. I zawsze zaczynamy w zasadzie od podobnego pytania, bo obrazy historii, skąd się wzięła ta nazwa, ten cykl? Otóż wydaje nam się, że wiedza, jaką ludzie mają generalnie o historii, to są obrazy. To nawet nie historie, nawet może sceny, ale nie całe historie. To są obrazy przede wszystkim. A skąd te obrazy? No obecnie najczęściej to są obrazy z filmów właśnie. Ta wiedza, jak powszechnie, wiedza historyczna to teraz wiedza z filmów, seriali, tak jak rozmawialiśmy tutaj z profesorem, wiedza na temat średniowiecza to jest Gra o Tron dzisiaj głównie. Ale pytanie jest takie w związku z tym, zawsze się pojawia, jeżeli tak, to na ile te filmy pokazują prawdę, czy tak było? I to jest pytanie do Państwa, do Pani. Pierwsze pytanie, czy tak było? Bo dzisiaj mamy świadków, proszę Państwa. Pani jest odpowiedzialna za prawdę, ja za sprawiedliwość. Dobrze? Tak to... Nie będziemy a Pan się za prawo. Nie będziemy się spierać, co jest ważniejsze. Tak było. Z tym, że jedna bardzo istotna sprawa. Nie wolno na ten film patrzeć jak na film dokumentalny. To jest film fabularny, czyli pewne historie ulegają przetworzeniu. Przetworzeniu przez scenarzystę, przetworzeniu przez pisarza, który napisał pierwszą książkę. Dziennik to jest dziennik mojej mamy. To nie był dziennik, właściwie książka Ludzie i zwierzęta. Na podstawie tej książki i różnych innych informacji napisała książkę Zoo Keeper's Wife Diany Ackerman, więc to już mamy następne przetworzenie jakieś pewnych faktów, czyli interpretację tych faktów i potem film. Czyli kogo mamy? Mamy scenarzystów, reżysera, no i aktorów. Czy tak było dokładnie, czy każda scena była identyczna? Nie, natomiast to, cała istota sprawy, jest absolutnie przekazana, są przekazane fakty. Czy moja mama była zamknięta w klatce, jak Heck, rzekomo Heck, bo to akurat nie był on, strzelał, myślała, że strzela do jej syna, czyli mojego brata Rysia. Nie, ona nie siedziała w klatce, ta scena wyglądała inaczej, ale fakt był, fakt zaistniał. Więc teraz mówimy o interpretacji. Ja uważam, że każdy artysta ma prawo do swojej interpretacji, natomiast założenia i to, co było, jest przekazane absolutnie znakomicie. Znakomicie i przez aktorów, i intencja tego filmu, czyli sprawa humanitaryzmu, sprawa bycia przyzwoitym, bo ojciec pytany bardzo często, mama zresztą też, dlaczego byście to robili? Bo tak trzeba było. Bo człowiek, jeżeli jest przyzwoity, to wie, co ma robić. I każdy, kto potrzebuje pomocy, powinien tę pomoc dostać. Pamiętajmy, że przed wojną pomoc dostawały zwierzęta. Zwierzęta chore, zwierzęta małe, bo w tym domu był z kolei azyl dla tych maluchów. Potem przyszły straszne czasy, i pomoc uzyskiwali ludzie. Ludzie różni, Żydzi przede wszystkim, ale ludzie, którzy byli zagrożeni, to jest z organizacji podziemnej, ludzie, którzy byli chorzy psychicznie, również, którzy nie mogli się pokazać na ulicach, dlatego że groziło im to takie same niebezpieczeństwo jak Żydom. Bo człowiek psychiczny był tak samo traktowany, znaczy chory psychicznie, był tak samo traktowany jak Żyd.
Cóż więcej mogę powiedzieć? Ja lubię ten film. Nie obejrzałam go całego teraz. Dwa razy go obejrzałam, obejrzałam fragment i muszę powiedzieć Państwu, że zastanawiałam się, czy będę mogła siąść na tej kanapie i w ogóle cokolwiek powiedzieć, bo miałam ściśnięte gardło. Wow. To fantastyczne, że ten film powstał. Chociaż zawsze, ja tak mam, nie wiem czy Państwo też, szczególnie jeżeli chodzi o amerykańskie filmy hollywoodzkie, że one tak ładnie pokazują to wszystko. Tam są ładne zdjęcia i to, i wiemy, że często się kończy happy endem taki film. Tutaj się, na szczęście się wszystko skończyło happy endem, tak jak happy end. Zgodnie z prawdą. Ale wiemy, my wiemy, że nie zawsze tak jest. I ja mam pewien problem z opowiadaniem o zagładzie poprzez kino, szczególnie amerykańskie, hollywoodzkie, mniejsze z kinem europejskim. A dlaczego? Bo na przykład ciężko mi tam jest wyczuć taki strach, jaki był naprawdę, jaki panował naprawdę. Chciałem się zwrócić do pana profesora. Czy to jest w ogóle możliwe, oddanie w filmie albo zbliżenie się do tego strachu? A z drugiej strony, wydaje mi się, że to od razu może drugie pytanie, bo to kino pokazuje też, może tak jak nie radzi sobie właśnie z pokazywaniem strachu, tak sobie radzi dobrze z pokazywaniem heroizmu ludzi. Lepiej w każdym razie, taką mam opinię. I chciałem pana profesora zapytać o jego odczucia co do tego filmu i właśnie kina. Czy on potrafi oddawać? Bardzo dziękuję wam za zaproszenie. Ja jestem zaszczycony tym, że mogę tutaj spotkać pani. Ja mam wszystkich, ale mówiąc tak nie ogólnie, szczególnie, będąc sam tak nazwanym dzieckiem Holokaustu, należąc do rodziny, którą uratowała trójka rodzin, dwie polskie rodziny, rodzina pani Potężnej i Góralów i ukraińska pani Lasotowa, w okropnych warunkach, częściowo podobnych do tych warunkach, kanałach, piwnicy i tak dalej, studoła. Więc siedząc, będąc koło sprawiedliwych, czy dzieci sprawiedliwych, ja się czuję rodzinnie. Także ja pani należy do naszej rodziny. Ja mam nadzieję, że do pani rodziny. Druga sprawa. Właśnie chciałem zobaczyć tutaj na moim komórkowym telefonie. Ja się wstydzę, że mam dalej taki telefon. Ja też taki mam. Moja wnuczka ma lepszy telefon. Właśnie moja doktorantka, asystentka, pani Ewa Szmal, przysłała mi wczoraj część treści mojej przemowy w Jedwabnym. 10 lipca 2001 roku. Chciałem ją przeczytać, ale zapomniałem okulary. Ja tam, mówiąc o tym strasznym zjawisku, jak sąsiedzi mordują sąsiadów, ludzi, którzy żyli między sobą tyle lat, ludzi, którzy szli do tych samych szkół, spalili kilkaset Żydów, po prostu. Ale miałem jednak poczucie odpowiedzialności na fakty historyczne, żeby nie ogólniać to zjawisko, tam w Jedwabnym powiedziałam jeszcze dwa zdania, że ja znam inne studoły też. Na przykład rok 42, grudzień, wypędzają nas z getta. Pan się zapytał o strachu. Ja siedząc tutaj, patrząc się na ten film, kiedy się ujawia tam w głośnikach Achtung, Achtung,
Ja się zastraszyłem się tutaj, siedząc tu, w tej teraźniejszej Polsce. Achtung. To był okej. Okay. Wnet was nie będzie. Zaczyna się łapówka, potem selekcja i tak dalej. To myśmy uciekli, część rodziny, tatu z bratem do tej podwójnej ściany, do naszego domku w Dolnej Wolance, w Wrocławiu. Natomiast pani potężna, znacie ją, nie? Ja znam. Jak? To siostra mojego dziadka. O. Rozumiecie? Czy wy rozumiecie, co się tu dzieje? Tak, i koincydencja, tak. Rozumiecie, co się tu dzieje? Rodzina. Więc ja raz się ukrywałem w trzecim pogromie w Pierzynie, która była zrobiona w warsztacie mojej babci Minci, z drugiej strony mostu w Borysławiu, a ta Pierzyna to było pod oknem u pani potężnej. Tak? Znaczy w Pierzynie. No, wróćmy do tego później. Więc jedną noc spędzi ja, mama i moja siostra Mila, świętej pamięci, mamusia i siostra, mamusia Gielia. Ona górali, ukrywali nas w kapliczce. I w tej kapliczce ona zrobiła dla nas więcej niż Pius XII w San Petrze w Rzymie. Tak? Ja pamiętam tą jaszczurkę, która chodziła, wychodziła. Ja chciałem być jaszczurką. Ja teraz mówię z punktu widzenia jaszczurki. Potem przeniosła nas do stodoły. Myśmy tam byli ukryci w stodole. Słyszymy taki motocykl, taką z taką łódką, taki trój, tak jak tutaj. Typowy SS-manów. Przychodzą, krzyk. Juden, Juden. Zauważyliście, że Niemcy tutaj nie mówią. Oni cały czas hałkają. Słynny, znany poeta izraelski, pochodzący z Bratysławy, Tuwia Riwner, pisze do dzisiaj wiersze w niemieckim języku, ale on się usprawiedliwia. On pisze i mówi, że on mówi i używa język Goethe, język Einsteina, język Freuda, tak? Język Mendelssohna. Natomiast istnieje też Morddeutsch. Tutaj słyszeliśmy ten język. Także, no i oni tam badają, wchodzą na tą stodołę i zaczynają te karabiny z takimi bagnety się mówi, tak? Bagnetami, no i na szczęście myśmy byli tam na dole, nisko. To ja czuję ten strach na moich plecach teraz też. Właśnie z tych powodów. To nie jest tak ważne, czy ten film jest dokładny na podstawie faktach, czy uratowano tam 300 ludzi, czy mniej. Każdy człowiek ma ważność z punktu widzenia moralnego, kto ratuje jednego człowieka, ratuje cały świat, według żydowskiej religii, według Talmudu i tak dalej. Ten film jest bardzo ważny. I ostatnie zdanie. Już Adorno powiedział coś takiego. Steiner i inni. No i Riwner. Nie ma słów, nie ma takiego słownika, że można opisać te dzieje. Nie ma po prostu. Jak można jednak zostawić taką pozostałość na przyszłe pokolenia, kiedy już nas, świadków, nie będzie? To za kilka lat. To się już kończy moje pokolenie. To filmy, teatr, muzyka, sztuka, rzeźba i historia, prace naukowe, historyczne. Dziękuję. Na razie. No właśnie, historia, bo to jest nauka, ale tak w zasadzie to jest taka, też powinna być chyba wiedza operacyjna do tego, żeby rozumieć współczesność.
Tak sobie myślę, bo historia, ktoś powiedział, historia jest zawsze historią współczesną, to znaczy opowiadana przez współczesnych ale dla współczesnych. Pod warunkiem, że będzie dokładnie. Dokładnie. Na przykład w tym filmie nie ma ani słowa o powstaniu w getcie. Mogli to, jest, są znaki. Jednak dwa słowa można było dodać. Nawet w przemowie Trumpa było to powstanie w getcie. Także historia, no, ale dokładniutka. Lepiej powiedzieć mniej, ale dokładnie. No ale tam płonie getto i te... Ta pewnie, getto płonie, ale oni jednak, a nawet nie jedno słowo o bohatera w getcie, jedno słowo, jednak coś tam było. Ci ludzie nie mieli żadnej szansy przeżyć, żadnej szansy, ale jednak coś było w tym. Okej, ja nie krytykuję naprawdę, bo film jest tak ważny, ja rezygnuję z tego, ale ja nie mogę zrezygnować z ich punktu widzenia, bo oni nie żyją. Ani Lewicz nie żyje. Ten cały bunkier popełnił samobójstwo. Przepraszam za tą uwagę. Ale to nie jest bo z kolei w książce, nie wiem, nie pamiętam, czy w tak zwanym azylu, ale w książce mamy, absolutnie wyraźnie jest o tym mówione. I mama wyraźnie o tym mówi. Pewnie. I jak ona mówi o tym, że getto płonie i płacze, pewnie, i ma łzy, ja to rozumiem. Ona pewnie mówi o tych, o Königsweinach, którzy brali udział, znaczy nie brali. Ja nie chciałbym w tym kierunku przesadzać, bo to jest ważna sprawa, ale to jest tylko uwaga. No, na dalszy ciąg. Natomiast fakty, to już jest kwestia wyboru przez artystów tego, co ma być. Nie, ale ten serial i ten film już należy do serii, jednak chociaż jest fabularny, do naukowych, bo on jest dokumentem bardzo ważnym. I nie ma takich wielu takich dokumentów aż tak ważnych. To są filmy, tak jak powiedziałem. Filmy i tak dalej. Pan profesor powiedział tutaj o mówieniu o historii dokładnie. To ja bym chciał oddać głos panu dyrektorowi, bo ośrodek robi to bardzo dokładnie. Bardzo dziękuję. Ja zresztą czuję się niezwykle zaszczycony, że w tak doborowym składzie mam okazję uczestniczyć w tym dzisiejszym spotkaniu. Także ze względu na to, że temat jest niezwykle rzeczywiście ważny i wydaje mi się, że pierwsza uwaga taka z mojej strony, która by płynęła, to że my jako pewnie Polacy powinniśmy być bardzo szczęśliwi, że wreszcie taki temat, takie zagadnienie jest podejmowane przez dużą wytwórnię międzynarodową, to znaczy Universal jest jednak dużą instytucją i fakt, że powstaje hollywoodzki film, który opowiada o tym bardzo trudnym polskim i żydowskim doświadczeniu, czy też o tym, jak wyglądała okupacja w czasie na terenie Warszawy. Jest to dla nas niezwykle istotne, ponieważ rzeczywiście taki film, którego nawet gdybyśmy my sami próbowali wyprodukować, prawdopodobnie nie zyskałby takiej popularności jak produkcja amerykańska, produkcja hollywoodzka, a przekaz idzie. Widać tu wyraźnie obok tego takiego uniwersalnego czy obiektywnego spojrzenia człowiekowi pomaga, warto być przyzwoitym, należy, to jest jakby naturalny odruch. Zauważcie Państwo jedną rzecz, że dla nas w tej chwili postawy, które obserwujemy, są postawami heroicznymi. Ludzie w tamtym czasie tego tak nie widzą. Oni mają świadomość, jak trudna jest decyzja, i to mamy też w filmie pokazane, ale odruch jest zupełnie innego. Oni nie myślą o sobie, przynajmniej ja to tak odbieram, nie myślą sobie w kategoriach bohaterów, myślą o sobie w kategoriach ludzi, którzy muszą dostosować się do dramatycznych okoliczności, ale muszą zachować swoją ludzką twarz. I tego, ta ludzkość jest tutaj zachowana, jest dla nas po 50, 60, 70 latach przykładem heroizmu. Ale my też często patrzymy na historię, zwłaszcza tamtego czasu. My, którzy żeśmy tego nie widzieli, my, którzyśmy nie mieli okazji słuchać też takich bezpośrednich doświadczeń rodzinnych, a część z nas na pewno ma właśnie taką sytuację, często patrzymy na ten czas z punktu widzenia liczb,
statystyk, procentów, ile tysięcy zamknięto, ile tysięcy wywieziono, uratowano tu 300, tu 200, tu 15, tu tylu zginęło. I dla nas jest to doświadczenie niezwykle abstrakcyjne. Jest doświadczenie, które nam trudno przeżywać, ponieważ jest opowieścią jakąś odległą. Tego rodzaju film, a także tutaj nawiązuję już do pytania, które usłyszałem, także materiały, które są dostępne na zapisyterroru.pl są opowieścią, właściwie opowieścią, są wspomnieniami ludzi, którzy po prostu to doświadczyli, przez to przeszli i mieli takie swoje własne spojrzenie, taką mikroperspektywę na to, co się działo w czasie II wojny światowej na ich podwórku, w ich domu, na ich ulicy, może we wsi, czy w małym miasteczku, czy jeszcze gdzie indziej. I to są perspektywy, które są niezwykle poruszające, bo one dają nam odczuć, powiedziałbym, to nie jest tylko i wyłącznie poznanie rozumowe, to jest poznanie bardziej całościowe, emocjonalne także, i ono pozwala nam zrozumieć do jakiegoś stopnia, jak niezwykle trudny i skomplikowany to był czas i jak to, co dla nas jest zwykłe i oczywiste, że trzeba być przyzwoitym i porządnym, jak niezwykle trudne to było do zrealizowania wtedy, ale wciąż byli tacy ludzie, bo wciąż wśród nas tacy ludzie są. I może tyle. W tym kontekście dalszy ciąg. Kto jest bohater? Pierwsza sprawa. Rodząc dziecko, wydaje mi się, że zwyczajna, przepraszam, normalna rodzina, matka, ojciec chcą, żeby dziecko był szczęśliwy, czekają potem na wnuczka i prawnuczka, żeby wszystko było ok, tak? Żeby świat był taką, jak się nazywa ten film? Azyla, tak? Azyl. Azyl, żeby był azylem. Także część bohaterska to jest całkiem przypadkowo. Ujawia się jakaś sytuacja i wow, jest kilka bardzo odważnych. Ci odważni ludzi mają ogromny wpływ na historię świata. Znaczy, tutaj nie liczy się demokracja, kto głosuje za kogo. Wyobraźcie sobie, żeby kilka tych odważnych, żeby im się udało zabić Hitlera. Może byśmy mogli ocalić wtedy jakieś 1-2 miliony Żydów i jeszcze 5-8 milionów Niemców i innych. Wyobraźcie sobie, że jakby nie było 500, 1000, 10 tysięcy Polaków w Gdyni w 89-80 roku, to by może dotychczas stały te mury berlińskie? Ja mówię o Solidarności. Teraz, w tym kontekście, ja idę dalej. Panie profesorze, pańską myślą. Zwracając się do Imre Kertesza. Tak kadysz o dziecko, które się nie urodził. To jest bardzo ważna sprawa. Ratowanie i wyniki bohaterstwa tych ludzi trwają dalej i ocalenie trwa dalej. Nas, wracając do mojego osobistego przykładu. Byliśmy w piwnicy 8. Wychodząc z piwnicy, jeden nie dał sobie rady, bo jak można sobie dać radę. Wyszedł z piwnicy, pan Bachman, że właśnie pani potężna chowała go osobno. Jak myśmy przeszli z tej podwójnej ściany, z naszego domku, do tej ślepej piwnicy, tam pod ochronką, to pani potężna powiedziała, ja mam jeszcze jednego naszego sąsiada, pana Bachmana. I dodała go do nas. No, są cuda. Znaczy tak, z nas, że my jesteśmy rodziną niereligijną, znaczy rodzina przeciętna, dwójka dzieci, trójka.
Nas już było i będzie więcej niż 100 ludzi. Ci ludzie są uratowani przez te 3 rodziny. I to trwa wiecznie. Jakby to była religijna rodzina, że mają 10-15 dzieci. Religijnych dużo się nie ocaliło, bo wtedy też mając tyle dzieci, nie można było ich ocalić. Trudno było ich ukrywać. Natomiast morderstwo trwa dalej. Bo jakby nie zagłada, by dzisiaj było na świecie może 45 milionów Żydów, a jest nas 14 milionów. Nie byłoby miejsca w Palestynie, w Eretz Israel na wszystkich Żydów. To może byśmy stworzyli Żydowską Demokratyczną Republikę tutaj na Mazurach. Mnie by to się bardzo podobało, ja nie wiem czy wam. Więc to jest esencja tego bohaterstwa. I to jest bardzo ważne, że taki film się ujawia, dokładnie. To nie znaczy, że nie było szmalcowników, to nie znaczy, że nie było obojętnych. Wszędzie istnieją różni ludzie, ale takim trzeba poświęcić. Powiem tak, jeden z najważniejszych talmudistów na świecie, Dawid Weiss, przypadkowo, on zmienił sobie nazwisko na hebrajskie, Halivne, Lawan, Livne, Lewanon, to białe, Weiss, białe, tak? Jakby był w Polsce, to był Bielecki, coś takiego. Więc i on to chodzi z Sigettu, tam się urodził Elie Wiesel też, jest nagrodzony Nagrodą Nobla właśnie. I on jest dzieckiem Buchenwaldu, przepraszam. I on jest bardzo religijny talmudysta, on jeszcze żyje, starszy człowiek. Pół roku w Nowym Jorku, Columbia University, pół roku w Uniwersytecie w Ramat Ganie koło Tel Awiwu, Bar Ilan, religijny uniwersytet. I on temu 10 lat, 15 lat wydał taką książkę o tej sprawie i opowiada historię swojej historii, że prawie wszyscy zginęli. A jak on kończy tę książkę? Według żydowskiej tradycji. On się zwraca do Boga. Mówi, Boże, gdzie jesteś? Gdzie byłeś? Czy nie słyszałeś nas, nasz głos? Czy nie widziałeś ten popiół? Tak, że się ujawia dramatyczna scena. Bum. Czy nie czułeś zapach? Czy nie spojrzałeś tam, że ujawiły się jakieś kominy dziwne? Ostatnie zdanie jego jest bardzo ważne. Ja dalej wierzę w Tobie, Boże, ale czekam na odpowiedź. Ja bym chciał, żebyście teraz Państwo zaczęli zadawać pytania naszym gościom. Mamy tutaj mikrofon. Proszę bardzo. Kto z Państwa? Prosiłbym tylko o podniesienie ręki, przedstawienie się i słuchamy. Mówiąc o historii, mamy tutaj pani profesor Zybert, historyk, między nami. Także mamy tutaj gości z wszystkich stron, mniej więcej. Przedstaw się. Kochana. Proszę bardzo. O, jest pani. Dobry wieczór. Ja jestem tutaj dzięki swojej córce, która swego czasu studiowała socjologię w Warszawie i bardzo się interesuje wszelkimi zagadnieniami społecznymi, począwszy od naszych rodzinnych, a skończywszy na takich międzynarodowych zagadnieniach. Ale ja nie chciałabym zadać pytania. Ja chciałabym tylko powiedzieć taką rzecz. Urodziłam się na Pradze. Moja mama miała bardzo dużo znajomych, koleżanek z pracy, wcześniej ze szkoły, Żydówek. I pamiętam, jak często o swojej szefowej mówiła, nawet ja nie pamiętam, jak miała na imię ta pani, ale często takie słowo się przewijało, moja koleżanka Żydówka.
I chcę powiedzieć rzecz następującą. Swego czasu miałam w rodzinie pewien problem i brat mego męża, nie wiedząc jak mi dopiec za to, że ja mu zwróciłam uwagę, że niestosownie się zachował, powiedział do mnie: Gośka, ty Żydówko. I ja po to to mówię, żeby powiedzieć, jak bardzo wielkim takim i różnorodnym problemem są relacje polsko-żydowskie od wielu, wielu lat, skończywszy na obecnych relacjach. A ja chcę powiedzieć jako swoje świadectwo, że ja kocham wszystkich ludzi. I tyle. Dziękuję. Jeszcze tutaj pani. Dzień dobry. Ja się nazywam Monika Lis i mam pytanie do właśnie pani Żabińskiej. Co było później, jak władze PRL-u, w momencie kiedy wydało się, że pani rodzina pomagała Żydom w trakcie wojny i kiedy pani tata walczył właśnie w powstaniu, co było później? Czy nie było żadnych problemów, nie byli państwo szykanowani? Ja mogę to powiedzieć krótko. Ojciec musiał przestać być dyrektorem ogrodu swojego dziecka właściwie, bo on był twórcą ogrodu zoologicznego warszawskiego już w 1951 roku. Były różne przyczyny, z tym, że taką no, główną oczywiście była jego przeszłość akowska. Również przez pewne kręgi był oskarżany o współpracę z Niemcami, ale również dlatego, że się przeciwstawiał bardzo wrednym machlojkom. Był człowiekiem niewygodnym. I w sumie przestał być tym dyrektorem w 1951 roku. Jeszcze przez dwa lata mieszkaliśmy na terenie ogrodu zoologicznego. Natomiast w 1953 roku musieliśmy się już stamtąd wyprowadzić. Czyli właściwie jest to w jakiś sposób, no, odpowiedziałam pani, jak się ułożyły losy. Z tym, że rozmawialiśmy z panem Szebachem, który zadał mi takie samo pytanie. I ja tylko mogę powiedzieć, że pani jest młoda, więc pani może tego nie wiedzieć. Jan Żabiński był jednak potem bardzo popularnym człowiekiem. Był takim bożyszczem radia. Mnóstwo książek o zwierzętach pisał. Oddał się popularyzacji nauki, która, co nie było to wtedy bardzo dobrze widziane wśród naukowców. W każdym razie mogę powiedzieć, że po tej utracie swojego dziecka jednak on sam siebie nie zatracił i szedł dalej do przodu. W przeciwieństwie do mamy, która straciła sens życia. Czy odpowiedziałam? A proszę powiedzieć, czy zgłaszały się osoby po wojnie uratowane i jak te relacje wyglądały? Przecież to byli nasi dalsi znajomi. Przecież ja wszystkie historie znam od nich. Ja byłam świadkiem tego, świadkiem rozmów. Ja ich pamiętam do tej pory. Skąd ja o tym wszystkim wiem? Dlaczego ja często, no jest to może głupio z mojej strony, ale daję świadectwo. Bo ja żyłam w tej atmosferze, nie w atmosferze strachu, nie w atmosferze lęku, tylko w atmosferze opowieści. I to nie opowieści tragicznych właśnie, bo cała sprawa polega na tym, że ten świat był przez tych ludzi, którzy byli uratowani, przekazywany z ogromnym ciepłem i oni wyciągali wszystkie historie, wszystkie niuanse, które były jakieś właśnie ludzkie, zabawne i tak dalej. Ja tym przesiąkałam. To we mnie zostawało. Ja byłam po prostu świadkiem tych rozmów, świadkiem tego, co się działo. Mama mi oczywiście mówiła o tym, bo ja się pytałam na przykład, Pawełek Zieliński, który został przy nazwisku, które, bo tu jest w filmie, jest Maurycy Frenkel, dostał papiery jako Paweł Zieliński.
Mama mi mówiła, że to właśnie był, że był adwokatem, że nazywał się tak i tak, ale że to właśnie jest on. I tak i o reszcie jest. Tu nie ma pokazanej takiej historii o farbowaniu, przefarbowywaniu całej rodziny Königsweinów na blondynów, która się nie udała, i bo wyszedł kolor rudy. I mój brat powiedział, mamo, przecież to jest wiewiórczy kolor. I stąd połowa, wszyscy potem wiedzieli, jeżeli się mówiło o czymkolwiek, aha, wiewiórki. Także to było właśnie coś w tym wszystkim było ludzkiego, ale również między tymi ludźmi. I pytanie mnie, czy się utrzymywali dalej, czy były kontakty? Tak, oczywiście. Ojciec nazywał ich tych, którzy się ukrywali. Ja nie mówię jeszcze raz, że tylko i wyłącznie Żydów, tylko mieszkańców nazywał pensjonariuszami, a potem oni zostali nazywani gośćmi, po prostu pensjonariusze zmienili się w gości. To jest świat, w którym ja żyłam. Coś o symbolach w tym filmie z punktu widzenia kinokartografii i tak dalej. Wiecie uwagi, są tam symbole ciekawe. Jak Niemcy zabijają orła polskiego. A dla mnie jeszcze coś bardzo żydowskiego. Te malarstwa w piwnicy bardzo przypominają albo Bruna Schulza, kiedy malował koło łóżka, gdzie i pokój u tego Landaua, był zmuszony do tego przed jego śmiercią, ale tam są też bardzo ważne fragmenty malarskie pod wpływem Marka Chagalla. Dokładnie z tego dywanu w Knesecie. Ja spędziłem 20 lat w Knesecie, pamiętam każdy centymetr tego cudnego dywanu o losie żydowskim. No ja teraz nie mówię chronologicznie, ale kilka uwag co do historii. Tak naprawdę kto wygrał? Niestety, Hitler. Jego najważniejszy cel było zlikwidować narodu żydowskiego. Zlikwidował trzecią część. I on pisze w swoim testamencie, Hitler, tak, ten Adolf, że jedna sprawa udała się im jednak, właśnie zlikwidować ten żydowski wpływ, żydowski komunistyczny, to zawsze wiązał. Niestety, także ja tak myślę o losie, pytałem się od razu, co się stało z rodzicami, to pytanie, bo to jest bardzo ciekawe. Ale w tym kontekście, co się stało z tymi faszystami, z tymi Niemcami? Jak ten Niemiec jakoś nazywał? Hauk? Nie, Lutz Heck. Heck. Ale wyjechał sobie do Niemiec i był dyrektorem w Berlinie. Pensjoner, nie wiem, on na pewno już nie żyje, bo jednak, ale pięknie. W tych fabrykach śmierci pracowało prawie milion Niemców. Do sądu doszło tylko 5300. Ponieważ nie, właśnie chodzi mi o sprawę Lutza Hecka. To jest absolutna. Lutz Heck jest postacią oczywiście historyczną. Natomiast w ogóle cała historia związana w filmie z Lutzem Heckiem nie miała absolutnie żadnego miejsca. Poza tym, że zjawił się u nas w domu, znaczy rodzice się znali z nim, bo on był dyrektorem berlińskiego zoo. Mama z ojcem jeździli na zjazdy dyrektorów ogrodów zoologicznych. Także on przyszedł do domu, do nas, to już oczywiście po okupacji, jako przyjaciel, prawda? Jako ten, kto ma pomóc. Ale faktycznie on był chyba u nas tylko 2 albo 3 razy w domu. On po prostu ukradł zwierzęta i zrobił to, co zrobił, podszywając się pod jakieś przyjacielskie instynkty. Natomiast tutaj właśnie mamy różnicę. Dokument, fabuła. Tak, to jest ogromna różnica, bo on nie jest marginesowym ale to właśnie jest. On to jest kwintesencja wszystkiego złego
z nazizmu właśnie. Niemieckiego. Nie właśnie. Można było tych rzeczy, które się działy, przedstawiać, dlatego że tych ludzi, którzy robili mnóstwo wrednych rzeczy, którymi moi rodzice byli świadkami, z którymi się zmierzali, nie można przecież w filmie przedstawić 15 nazistów czy 16 pewnie, nazistów pewnie. I różnych pewnie. Historii. To jest esencja zła, tak, ja rozumiem. On jest po prostu kwintesencją tego, tej wredności, która była, jest jednocześnie postacią historyczną. Natomiast nie można w tym filmie patrzeć na to dokładnie jak na dokument. Tak samo jeśli chodzi o postać Urszuli, która jest postacią fikcyjną, ale tu jest, mamy taką samą sytuację zrobioną, tylko z nieszczęściem, z tragizmem żydowskim. Nie można było pokazać 50, 60, 70 Żydów, to było wszystko skomasowane w tej dziewczynie. To można zrozumieć. Ja, tu zło mamy takie, ja nie zwracam uwagę na to, nieszczęście ale, mamy skomasowane w tej dziewczynie. Zło nazistowskie mamy w Lucu Heku. Nie patrzmy wyłącznie jak na dokument. To jest bardzo ważna uwaga. Ja kończę jednym zdaniem, panie profesorze. Może pan, będąc jako profesor, naukowiec, pan się zwróci do tego. To jest bardzo ważna sprawa. Na przykład podczas sądu Eichmanna, może jedna z najwybitniejszych filozofów na świecie w XX wieku, profesor Hannah Arendt, napisała książkę Sąd w Jerozolimie. I ona oskarżyła prokuraturę izraelską i samego Ben-Guriona i Mossadu, że doprowadził do tego, żebyśmy porwali tego przyjemnego faceta z Argentyny, nie według praw międzynarodowych, to śmieszne, praw międzynarodowych, do Eichmanna. I przywieźliśmy tak, jak powinniśmy zrobić do Izraela. I on jedyny, że dostał karę śmierci, która została wykonana. Bo u nas istnieje kara śmierci, ale tylko teoretyczna. I ona pisze o banalności zła. Okej. Okay. Banalność zła to jest na granicy wybaczenia. Znaczy, że odpowiedzialność się skupia tylko na tych wysokich stanowiskach. Nie zgadzam się. Taki gestapowca, wychowany zabijać ludzi, zwyczajny, rodzina ta i ta, wychodzi matka, córka, trach, kula w głowę. Albo tak, jak się ujawiło w filmie o Spielman, tak, pianista. 12 ludzi, jeden tu, trach, strzał z bliska. Nie. To jest niewybaczalne. Takim ludziom należy się kara śmierci. Ja jestem przeciwko karze śmierci totalnie, ale oni nie są w ogóle, nie należą do ludności. Nawet, że mamy takich ludzi. Z tego punktu widzenia tak działa dzisiejszy świat, walcząc z terroryzmem. Tak, już nie czekają, czy trzeba ostrożnie strzelać do takiego terrorysta, czy nie. Strzelają do niego. To nieładnie, niekonstytucjonalnie. Ja wiem, ja to rozumiem, ale trzeba żyć jednak. To jest na granicy zemsty. Ja wiem, czuję. Ale jest też granica do wybaczenia. Jak ja siedząc tutaj, patrzeć na ten film, ja nie mogę zabić muchy. Ja nie mogę, jak widzę morówkę, ja przechodzę w lewo czy w prawo. No ja osobiście przeważnie w lewo. To jest moja sprawa osobista, ale tak, więc zwracamy się, ja rozumiem, więc on jest jednak esencją zła. Tak, on jest esencją zła, oczywiście. Nie, ale on jest ludzhek, jest esencją zła, no ale ich było naprawdę wielu. Pewnie, miliony. To się zaczyna od głosowania za Hitlera. Kończy się fabryka śmierci. Proszę Państwa, ja myślę, że pozwalając sobie jeszcze raz zabrać głos,
Wydaje mi się, że bardzo dobrze rozumiem tą ideę zbudowania takich postaci w fabule filmu, które gromadzą wszystkie takie elementy, które pozwalają widzowi potem zrozumieć, jak dramatyczne losy mogła ta, czy ludność polska, czy ludność żydowska doświadczyć. To jest rzeczywiście zrozumiałe. Ten film zresztą w dużej mierze obok tego wymiaru symbolicznego, to rzeczywiście zastrzelenie orła przez... W filmie tego nie ma, ale ja skądinąd się zorientowałem, że Lutz Heck był jako ta postać występująca w filmie, był też zapalonym myśliwym. W związku z tym, oczywiście jest tam Niemiec, który próbuje tego orła zestrzelić, ale robi to nieskutecznie, po czym lepszy okazuje się tenże Lutz Heck. W związku z tym ta symbolika jest tutaj zachowana. Natomiast jeszcze każe go rzeczywiście wypchać. Uwaga. Wolne zwierzęca kręcą się w Warszawie. Ja myślałem o Niemcach. O tym też wiemy, że rzeczywiście te zwierzęta po Warszawie biegały. Natomiast do czego zmierzam? Wydaje się, że film, zwłaszcza ten, musi opowiedzieć niezwykle skondensowaną historię w sposób mimo wszystko krótki i zrozumiały dla człowieka, który nawet może nie wiedzieć, gdzie leży Polska. I te skróty, te takie, powiedziałbym, uproszczenia, oczywiście dla osoby, która siedzi, się zna i ma bardzo zniuansowane poglądy czy spojrzenia, będzie to dla niej momentami trudne do przyjęcia, no bo ta dokładność historyczna gdzieś nie jest zachowana. Czy to taki budynek, czy to jest możliwe, że można było wejść z jednej strony budynku do Hengetta, a z drugiej strony wyjść na... Krótko mówiąc, to są takie elementy, które potrafią być może ludzi lepiej zorientowanych męczyć, ale jednak publiczność jest znacznie szersza. I jak ja mam doświadczenie pracy ze studentami, także ze studentami międzynarodowymi, oni naprawdę potrzebują prostego, jasnego wykładu. Oni muszą się zorientować, w ogóle było zoo w Warszawie. I że w zoo w Warszawie można było zrobić coś innego, jak tylko te zwierzątka tam się nimi zajmować, tylko rzeczywiście, że ludzie wpadli na pomysł, żeby przy okazji stworzyć z tego bezpieczny azyl. I że Niemcy generalnie tam byli i byli tymi, którzy jednak konsekwentnie próbowali Polaków, czy w ogóle jakby ten proceder powstrzymać, proceder przechowywania czy ratowania ludzi. I ja rozumiem tutaj tą intencję autorów, natomiast i rzeczywiście to pozwala przynajmniej w takiej soczewce zobaczyć i spróbować odczuć. I Wojciech Saramowicz zawsze tłumaczy, ponieważ ja się na filmach znam tak trochę, bo na ogół siedzę po drugiej stronie sali, po prostu oglądam filmy, więc on czasami stara się mi wytłumaczyć, o co w nich chodzi. Jedną z rzeczy, którą mi na ogół najczęściej musi powtarzać, mówi tak, ty za dużo rozumujesz, masz czuć, masz zobaczyć emocje i masz ich doświadczać. W związku z tym ja teraz rozumiem, ta Urszula jest idealną postacią do odczuwania emocji. Ta scena połączenia rodziny, kiedy Jan Żabiński wraca, niespodziewanie. Ona jest oczywiście zbudowana tak klasycznie, jak się robi w filmach, żeby człowiek się wzruszył. Ale co, ja się wzruszyłem, co mam powiedzieć? Oczywiście pytanie, czy tak było, pewnie tego nie wiem, ale... No ja nie byłam taka duża. To też zacząłem nad tym się zastanawiać. Piękna odpowiedź, tak było. Też tak było, przecież część wróciła. Tak, to nie można wymazać to tylko, żeby nie było happy end z punktu widzenia teorie filmowe i tak dalej. Nie można. Ja wracam do swojego życiorysu. Ja pamiętam, wychodząc z tej piwnicy, nikogo nie było. Potem się ujawił wujku, że był w jakiejś piwnicy tam koło Borysławia, las. Potem armia radziecka. Przyjeżdża jeden wujek, ty brat mamy, Heniu. Kuzyn taty, kuzynka taty kapitanem w armii radzieckiej. W armii radzieckiej służyło 450 tysięcy Żydów, 106 generałów i tak dalej, bo było tak dużo Żydów tam wtedy, część z Polski. Potem po kilku tygodniach, później, nie już po pół roku, wraca, wyobraź sobie, z Mauthausen, starszy brat mojej mamusi. Wujek Josl, znaczy to było, także każdy symbol tutaj jest symbolem dziejów.
To ja dla przykładu ostatnie swoje słowo, bo widzę, że tam jeszcze jest jakieś jedno pytanie, nie wiem, czy jak to z czasem stoimy. Jedna myśl właśnie pokazania tego mojego przerozumowania, być może nieobcego także innym. Mamy tą scenę z Urszulą na samym początku i tych dwóch Niemców, którzy ją tam wprowadzają w bramę. Otóż taki człowiek jak ja na pierwszy rzut oka myśli zaraz, przecież Niemcy mieli wyraźny zakaz. Znaczy nie wolno było robić takich rzeczy w ogóle z ludnością żydowską i to jest znane od 1935 roku, kiedy wprowadzono ustawę Nuremberg. To nie wolno takich rzeczy robić. Czyli to jest naciągane. Nie? Bo człowiek się tak zastanawia, że wszyscy tak potem wedle prawa postępują i tak się tym... Ale właśnie o to chodzi, że tego rodzaju doświadczenie, znaczy jest zagrożenie, że w momencie, kiedy my pewne rzeczy pamiętamy z historii, czy wiemy, próbujemy sobie tą opowieść bardzo tak abstrakcyjnie opowiedzieć. I tego rodzaju obrazy, wspomnienia i te relacje ludzi, którzy tak naprawdę mieli niejako, byli na miejscu i oni byli unurzani w błocie tego czasu, zrzucają nam trochę... powiedziałbym mózgi z oczu. To także tyle. Jeszcze było pytanie z sali. Dobry wieczór Państwu. Dwa pytania do Pani Żabińskiej. Pierwsze, czy malowidła w piwnicy w zoo były faktyczne, czy jednak jest to fikcja filmowa? Drugie pytanie, co się działo z Pani tatą po tym, jak był ranny na Starówce? Dziękuję. Od czego mam zacząć? Dobrze, malowidła. Oczywiście nie było żadnych malowideł. Była konspiracja. Któż mógłby, ukrywając się, dawać tak ewidentne znaki swojej bytności? Absurd, prawda? Ale z kolei to był jest znowu zabieg potrzebny do czego? Do tego, żeby pokazać, w jaki sposób Heck znowu umownie dowiedział się o tym, co się w tym ogrodzie działo. Przecież wcale do końca nie było wiadomo. Nikt nie wiedział o tym, żaden z Niemców, niczego, że w ogóle Żydzi się ukrywali w tym domu. Trzeba to było pokazać. Znowu przez jakąś symbolikę, prawda? I ja nie znałam ani scenariusza, ani nic. Oglądałam ten pierwszy raz ten film. Mówię, Boże, co za absurd. Przecież to jest nonsens. Pani widziała scenariusza, co by Pani dodała, co by Pani wyjęła? Nie, nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że to było potrzebne do filmu, ale jednocześnie do faktów, czyli do tego, żeby tę całą sytuację przeprowadzić, ukrywania i tak dalej, to był absurd. Teraz co było z moim ojcem? Był po prostu, no, był popularyzatorem nauki, pisał mnóstwo, miał... Słucham? Na Starówce. Ach, na Starówce, przepraszam bardzo, bo już mi się pomyliło. Ojciec został ranny i tak zresztą, tak jak było tutaj powiedziane, był ranny w szyję. Został przeniesiony do szpitala polowego i potem... przewieziony z innymi akowcami i tak dalej do Oflagu. Nie pamiętam, jak się nazywał ten Oflag w Niemczech, Altenborough, nie wiem, jakoś tak podobnie. I tam był do wyzwolenia tego Oflagu. I potem jeszcze pewien czas nie udawało mu się wrócić do Polski, aczkolwiek czynił różne, znaczy to był pod zarządem, potem ten obóz, nazwijmy to, był pod zarządem angielskim i usiłował wszelakimi sposobami się dostać z powrotem do Warszawy, co mu się zresztą udało. Mogę tylko Państwu powiedzieć taką ciekawostkę, ponieważ mama szukała go rzeczywiście wszystkimi możliwymi drogami, a tak to się jednak działo, że nawet w tamtych czasach te wieści przechodziły. Ojciec, będąc w tym już nie Oflagu, tylko w tym takim przejściowym obozie, dostał informację, którą ktoś usłyszał w radio, że ogród warszawski będzie, że jest. I on właściwie był strasznie rozczarowany, jak przyjechał i zobaczył ten zrujnowany dom, w którym tylko jeden pokój jest do użytku, bo
nie rozumiał tego, że właściwie matka załatwiła swoim niebywałym uporem i siłą przebicia to, że ten ogród został na tym samym miejscu, że został przyznany budżet. Proszę Państwa, to był 45 rok. Nie było żadnych przesłanek na to, żeby się władze nie dały przekonać, żeby zająć się taką rzeczą jak ogrodem zoologicznym. Matka tego dokonała. I jak ojciec już wrócił w listopadzie, to już wiedział, że właściwie wrócił z powrotem do domu, który już wspólnie dalej budowali. Oczywiście matka, jak działała na samym początku, po urzędach i tak dalej, sztandarowo szła z tym ogromnym dorobkiem, jaki Żabiński miał i jaki miał ogród zoologiczny przed wojną. Bo też Państwo może o tym nie wiedzą, że to był najlepszy ogród zoologiczny w Europie. Najnowocześniejszy i najlepszy. Może dlatego, że właśnie powstał w 28, 20, najpierw zaczątek był przez Benantego Burdzyńskiego zrobiony i potem ojciec, który wygrał konkurs na dyrektora ogrodu zoologicznego, zaczął jeździć po wszystkich ogrodach europejskich, dowiadywać się, jak powinien ogród funkcjonować, jakie są założenia i on po prostu te założenia zaczął wcielać w życie. Ogród zoologiczny był najnowocześniejszy, miał ogromny dorobek hodowlany, o czym też bywalcy zoo nie wiedzą, że przede wszystkim tutaj jest to placówka naukowa i hodowlana. To są bardzo, bardzo ważne rzeczy. I matka z tym sztandarem po prostu wystąpiła no i przekonała. Przekonała, no przekonała władzę, przekonała urzędników, przekonała biurokratów. A potem już działali wspólnie. I przy ogromnej pomocy ludności, dlatego że w dalszym ciągu ludzie pamiętali o ogrodzie zoologicznym i robili wszystko, żeby ten ogród dalej funkcjonował. Tutaj pani jeszcze miała. Czy możemy tutaj... W tym kontekście. To jest, tak mi się wydaje, nie jestem Polakiem, ale jednak mam takie poczucie dość bliskie do waszego narodu. To jest jeden z cudów powstania Nowej Warszawy. Może to jest też jakiś symbol. Odnowiliście Warszawę, która była na gruzach. To jest ósmy, dziewiąty cud świata. Z tego powodu każdy z was powinien być dumny. Ja mówię ogólnie. Jestem bardzo dumna ze swoich rodziców. Bardzo, bardzo. Teraz wracam do rodziców. Dlaczego na przykład reżyser i tak dalej, czy, nie dlaczego, spotkali się z rodziną, z panią, jeszcze przed, czy z bratem, ja rozumiem, że brat żyje, tak, braciszek żyje. No okej, okay, życzy mu po żydowsku do 120 lat. Nie mam takie pytanie, ale to jest na granicy takich, ja wiem. Chciałem się zapytać, czy rodzice byli tacy piękni, przystojni jak na filmie, ale patrząc się na panie, jestem pewien, że tak było. Ja, na przykład takie spotkanie z tą aktorką i doktora, z wami, ja, to był nowy film, dramat jednak. Zróbcie coś w tym kontekście. Naprawdę, ja tak, wow. Wyobraźcie sobie teraźniejsze spotkanie. Siedzi aktorka, siedzi ten w głównych aktorach. Tego Niemca nie zapraszam, nawet ja bym go nie wybaczył, chociaż to jest aktor. I może on w ogóle należy do fundacji pomagającej Izraelu w Niemczech dzisiaj. Ten aktor, są taki. On jest pochodzenie, jego babka była Żydówką. O, jeszcze gorzej. Wow. Mówimy oczywiście o aktorze. A, aktor, o, aktorze. Dobry wieczór, Jolanta Wolski. Przede wszystkim chciałam podziękować za niesamowite przeżycie, ale chciałam się trochę nie zgodzić z Państwem, bo ja widziałam tego Niemca
raczej w innym świetle, szczególnie pod koniec. On wyszedł na tego dobrego Niemca, przecież on tego syna mógł inaczej potraktować, jak się wypytywał, co się stało, gdzie są rodzice, prawda? Mógł zastrzelić, mógł ją też no, jakoś ukarać za to, że przechowywała tyle Żydów, tak? A tutaj on wyszedł na takiego pani fajnego. Pani pamięta, co się z nim stało minuty przed? Myślał, że tam znalazł jeszcze jednego dziecka. Jak ten czyściutki nie tak. Leciał, chciał go zabić, zamordować, jako nienawiść w oczach. No tak, ale jednak były te elementy takie, no przynajmniej dla mnie. Czy ja mogę powiedzieć jedną rzecz? To był fakt autentyczny, tylko nie z Lucem Hekiem. Ale to był fakt autentyczny. Moja mama i ci, którzy byli w domu, były same kobiety, mój brat i mama i ja, mająca, nie wiem, miesiąc, półtora. I przyszli normalnie Niemcy. No trudno, trzeba też pewne rzeczy powiedzieć. Przyszli, wygarnęli całą rodzinę z domu. Rodzinę, która była. Kazali podnieść ręce do góry, matka też miała mnie na ręku i jeden z nich powiedział do mojego brata, idź tam, za dom. No i on poszedł i w tym momencie padł strzał. Matka ze mną na ręku stała pod ścianą, co myślała? Była przekonana, że został mój brat zabity. Był tam również drugi chłopiec i ta sama sytuacja. Idź tam, pada strzał. Co? Dzieci zabite. Za chwilę Niemiec idzie w tamtą stronę, wraca. Chłopcy idą przed nim, a on trzyma w ręku zabitego koguta. Bo to był dowcip, wie pani? Tak było. I to była prawda. I ten dowcip jest bestialny. Tak, ale trzeba, tutaj trzeba było zrobić to inaczej. Została matka zamknięta w klatce, prawda? Żeby się nie mogła ruszyć. Słowa, które powiedziała, synku, czy możesz mi pomóc, bo nie mogę iść, są faktem autentycznym, są cytatem. Mnóstwo zresztą w tym filmie jest cytatów. Cytatów z książki matki, która była pamiętnikiem. I ja tę historię też również znam z jej ust. Także chciałam właśnie powiedzieć, jak pewne sprawy, no film ma swoje prawa, no trudno. Film musiał się ujawić, ten film. Ja mówię, ten film jest bardzo potrzebny na przyszłość. Mówiąc tutaj, jestem tutaj najstarszym jednak, na pewno. Powiem kilka słów co do przyszłości i pozostałości. Jest bardzo dużo młodych ludzi, nie lekceważę starszych, ale ta młodzież, ci młodzi ludzie, pamiętajcie, wszędzie gdzie się ujawia jakiś dym, jakaś iskra, jakiś zapach totalitaryzmu każdego. Uwaga, uwaga. Trzeba się zorganizować i walczyć, bo to się kończy źle. Ja przepraszam, bo już z tym mikrofonem chwilę siedzę, tylko byłem z tyłu. Krzysztof Kosior, bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że mogłem zobaczyć film i posłuchać, co Państwo mówią. Natomiast chciałem też zwrócić uwagę, że teraz jest taki dosyć szczególny 10-11 lipca. To są ważne rzeczy, tak? Ważne rocznice, Jedwabne, Wołyń, Srebrenica. I no, chciałem powiedzieć, że ja od siebie bardzo Państwu dziękuję i Panu Profesorowi, i Pani Żabińskiej, i przedstawicielowi ośrodka, że Państwo robią to, co robią, bo ja mam taką obawę, ja mam i wiele znam historii, i rodzinie też mam taką historię, która jest, powiedzmy, dosyć szczytna i można... Nawet być dumnym, tak, z tego, jak pewne osoby w Polsce się zachowywały. Piję oczywiście do Holokaustu i do zagłady i w ogóle do II wojny światowej. Natomiast patrząc na różne przykłady, jeżeli po takim wydarzeniu, jak właśnie zagłada w Polsce, no tak,
tak, zakłada w Polsce. Nadal mamy do czynienia z bardzo różnymi wydarzeniami na świecie po tylu latach. Wydaje mi się, że to, że państwo czy oczami świadka, czy właśnie zaświadczając o tym, co rodzice robili, no jest to jedyny sposób, żebyśmy my, ludzie dużo młodsi, zmierzyli się trochę z tamtymi czasami. Ja wiem, że my ich nie dotkniemy, ale mamy szansę w tym momencie chociaż trochę wczuć się w tamte realia i troszkę pan profesor odpowiedział, powiedzmy, na pytanie, które chciałem zadać, co robić, tak? Bo no ja chciałbym jakby mieć pewność, że się odpowiednio bym zachował w odpowiedniej sytuacji, natomiast ja tej pewności nie mam, bo ja się nigdy w tych czasach nie znalazłem. I no chyba tylko tyle, że bardzo dziękuję, że państwo to robią i że jest szansa, żeby państwa posłuchać. Dziękuję pięknie. Jeśli ja mogę, jeden szybki komentarz do pańskiej wypowiedzi. Pamiętam, byłem w szkole podstawowej na lekcjach historii. Był taki plakat z napisem po łacinie, jeszcze wtedy jej nie znałem, ale pani tłumaczyła: Historia magistra vitae est. Czyli historia jest nauczycielką życia. To jest znane, wielu z państwa ten hasło zna. Co ciekawe, ta nauczycielka dodawała zawsze jedno zdanie właśnie trochę w kontekście z tym, co pan powiedział. To znaczy, ona rzeczywiście jest nauczycielką życia. Jedyną rzeczą, której nas nauczyła, to, że nie jest w stanie następnych pokoleń niczego nauczyć. I to się powtarza. Oczywiście ta historia będzie inna, ale zagrożenie, że będziemy mieli... My jesteśmy szczęśliwi jako pokolenie, że nie musimy stawać wobec tego rodzaju wyzwań. Super, niech tak będzie. I wszyscy mamy nadzieję, że potrafilibyśmy się odpowiednio zachować. Nie musieliśmy. Tak, ale dlatego mówię... Że to dodaję. Dotąd nie musieliśmy. Natomiast rzeczywiście to jest zawsze tak, że i to wystarczy spojrzeć na doświadczenie małych dzieci. One jak się rodzą, to są przekonane, że świat zaczął się od nich. Czy nie ma właściwie czegoś wcześniej. Potem zaczynają się nad tym zastanawiać, ale wciąż jest takie poczucie, że teraz my dopiero najlepiej ten świat zrozumiemy i go naprawimy. I stąd mamy, moim zdaniem, tą tendencję do powracania rozmaitych zdarzeń, czy jakby sposobów myślenia, bo nienawiści nie wymyślili Niemcy, to trzeba im przyznać. To wciąż jest wyzwanie dla każdego nowego pokolenia i to myślę, że jest też taka trochę konkluzja dzisiejszego spotkania. To tyle. Proszę państwa, jeszcze króciutkie dwa pytanka i będziemy zmierzać ku końcowi. Dobry wieczór. Ja chciałem się zapytać, co się stało z domem, który był na terenie zoo? Czy były podjęte jakieś kroki może, żeby stworzyć tam jakieś miejsce pamięci, muzeum? Przecież to tyle turystów odwiedzających jest. Dlaczego, że tak powiem, dopiero teraz, że tak powiem, dowiadujemy się z filmu o tej historii, tak? No przynajmniej w moim przypadku. Dlatego, że... Boże, to jest takie trudne, taka trudna odpowiedź. Dom w tej chwili jest. Jest willa zrewitalizowana. Mieści się tam dwie rzeczy są. Jest to Muzeum Antoniny i Jana Żabińskich. Jest to w jakiś sposób odtworzony może klimat przedwojenny i okupacyjny tego domu. W piwnicach jest zrobione muzeum ludzi, którzy się tam przechowywali. Schron jest pokazany, są tam instalacje wirtualne i tak dalej. Także zapraszam. Jest bardzo odwiedzany, tylko chyba w sumie jest mniej odwiedzany przez rodaków niż przez wycieczki z zagranicy. Przyjeżdżają tłumy. We wszystkich z zagranicy, te, które przyjeżdżają do Polski z wycieczkami, mają a szczególnie te, które są niekoniecznie z Izraela, ale żydowskie. Pierwszy punkt programu: odwiedzić warszawski ogród zoologiczny. To miejsce. I to wszystko stało się, proszę państwa, no tak strasznie głupio i przykro powiedzieć. Dzięki Diane Ackerman, bo gdyby ona tego nie wyciągnęła na wierzch, to i dom popadłby w ruinę, no może nie zupełnie, bo istniał, ale on wiele lat wcześniej wymagał odnowienia i tak dalej, jakoś nie było na to ani pieniędzy, ani nikt się nad tym nie zastanawiał. Wszystko się ruszyło właściwie po
ujawnieniu w Ameryce tej historii. Czy to nie jest głupie? Czy to nie jest dla nas również jakaś nauczka? Dlaczego my nic nie wiemy o tym, co nas bezpośrednio otacza, co było? Jest odpowiedź w Talmudzie. Nie ma proroka w swoim mieście. Proroka trzeba zawsze znaleźć w innym miejscu. Dzień dobry. Ja chciałbym jeszcze zapytać panią o to, jak pani zapamiętała swoją mamę. Dlatego, że no tak naprawdę to pewnie gdyby nie było tych wspomnień pani mamy, to też nie byłoby tego filmu. A ja jestem po ludzku tak ciekawy naprawdę, bo powiedzmy Jessica Chastain zbudowała jakąś postać. No wynikałoby z niej, że pani mama była bardzo wrażliwą osobą. Tam padła nawet taka informacja o tej historii, o tym, jak, z jakiej rodziny pochodziła i o tym, że właśnie do zwierząt miała taki, że tak powiem, pociąg. I o to chciałem zapytać po prostu. proszę pana, pamiętam moje pierwsze spotkanie, to jeszcze no było na 99% pewności, że ten film będzie... będzie nakręcony. Jessica Chastain przyjechała do Warszawy. Żeśmy się spotkały. I ode mnie usłyszała właściwie, no potem miała różne materiały inne, poznała scenariusz, poznała książkę Zoe Keeper's Wife. Ale były pytania o to, jaka mama jest. Jaka była. A jaki miała kolor włosów. Wzięła mnie za włosy, taki jak ty? Ja mówię, nie, trochę inny. A co nosiła? Cała postać właściwie matki, jej wrażliwości. Ja dzisiaj też patrzyłam na fragment, bo ja tam mówiłam jej, no słuchaj, ona była, no tak trudno powiedzieć o swojej matce tak dokładnie, jaka jest. Ona była, no, nosiła spodnie, ja mówię, nie, absolutnie ona nie nosiła spodni. I hasłowa rzecz we wszystkich wywiadach Jessica Chastain, ona nie pozwoliła sobie włożyć spodni, bo Teresa powiedziała, że Antonina spodni nie nosiła. I to dało jej nawet taki drobiazg, dał jej jakiś taki wyjście, podejście do roli, że niekoniecznie przez maskulinizm, jakieś męstwo, jakąś siłę, można być herosem, że przez miękkość, przez delikatność można to samo uzyskać. I to ona zrobiła, rzeczywiście. Ja pierwszy raz jak oglądałam ten film, nie byłam w 100% przekonana, ale jak już drugi raz zobaczyłam, to zobaczyłam, że ona rzeczywiście wyciągała te wszystkie niuanse, o których ja mówiłam. Dokładnie. Mówiłam, no mama wygrywała pewne rzeczy, bo robiła z siebie trochę taką idiotkę. Naiwną. Ona wiedziała, co robi. Oglądali państwo tę scenę, kiedy poszła do Luca Hecka, tak? Robi idiotkę z siebie w jakiś sposób. Idę do ciebie, powiedz mi, tak? Przyjacielu. Pierwsza naiwna. Kto tak robi? Ale ona wiedziała, że w jakiś sposób może coś uzyskać. I Jessica to wygrała. Jessica pokazała taką mamę, może moja mama nie była aż tak słodka, jak ona w mnóstwie rzeczy, ale nie była taka sama fizycznie. Jessica jest drobna, moja mama była wysoka. Raczej ja jestem bardziej do mamy podobna niż fizycznie, niż Jessica. Ale jeśli chodzi o takie wszystkie sprawy związane z tym, jaka jest, jaka była, to właściwie ona na podstawie rozmowy długiej i pokazywanych zdjęć, ona to zrobiła, ona stworzyła tę postać. I bardzo jej za to dziękuję. Szanowni państwo, wiem, że teraz dużo osób by jeszcze chciało zadać pytanie, ale chyba będziemy już kończyć, tym bardziej, że
Tutaj dają nam znaki, że jest jeszcze seans tutaj o 9:00, więc chyba musimy zwolnić salę. Ogromnie Państwu dziękuję. Dziękuję Państwu. Pani Teresie, panu Szewachowi. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. I do zobaczenia w październiku na następnych pokazach. Dziękuję. Dziękuję.